Więc spróbujmy raz jeszcze tutaj dolecieć. No i teraz się udało, widzicie? To jest coś, o czym wam mówiłem. Czasami Spyro, mimo że ma możliwość, doleci, a czasami nie doleci. To jest takie, kurde... To jest coś, czego ja bardzo nie lubię w Spyro. Bo to jest trochę takie liczenie na szczęście. A ja tego nie lubię za bardzo, bo wolę tą postacią, jaką gram, dostać się bezproblemowo i nie mieć właśnie potem takich nieprzyjemności, niż żeby liczyć na szczęście i potem się zastanawiać, hej, może mi się tym razem uda, a może nie tym razem. To jest pierdoła, wiem o tym doskonale, ale jednak to troszeczkę też przeszkadza, przynajmniej mi, nie wiem jak wam. Z jednej strony to jest challenge, z drugiej strony to jest taki trochę gówniany challenge, ale okej. Nie wszystko jest dobre, musimy też zwracać na to uwagę. Tu chyba gdzieś życie jeszcze będzie. Tak mi się wydaje. Tak, tu jest życie. Dobrze pamiętam. 51, ponownie. No, 50 to jest bardzo dużo żyć, szczerze powiedziawszy. Może to nie jest 60, jakie tam miałem bodajże na live, kiedy pierwszy raz zagrałem w Spyro Reignited Trilogy. Ale szczerze, to jest i tak bardzo dużo. O, i tutaj musimy się dostać do kulczyka Stanisława. Kurde! Czemu spadłem? Jezus Maria. Możliwe, że życie se nadrobię w Gnasty's World albo Nexus. Ale przynajmniej mam kluczyk, którego zbierać nie muszę. No ale dobra, ale z drugiej strony muszę cofać się, więc to też nie jest za dobre. Ech, nigdy nie może być dobrze. Zawsze musi być jakieś ale. Zawsze. O, tu przy okazji z tego ziomka klejnot wyleciał. XD. To byłaby dopiero beczunia, jakbym pominął ten klejnot. No, ale to praktycznie już możemy iść do przodu, bo tam pozostałe klejnoty zdobędziemy z Żaka, ponieważ Żak ma trochę w sobie klejnotów. To już wam mogę powiedzieć szczerze. Revilo! Jakieś wskazówki przed bitwą? Wskazówki? Mądry smok powiedział mi kiedyś, mierz wysoko, ale uważaj na latające pudła. Że co? No Spyro, nie kumasz takich rzeczy. Jesteś... niestety twój punkt IQ jest zbyt mały, żeby skumać coś takiego. No i tak wygląda właśnie walka z Żakiem. Swoją drogą taka ciekawostka, nie wiem czy to wzięło się w Wielkiej Brytanii, ale zabawki takie jak Żak były właśnie sprzedawane w Wielkiej Brytanii. Takie pajacyki, one się nazywały chyba bodajże pajacyki w pudełku czy jakoś tak. Coś tam z boksem było związane. O, zdobyłem skill pointa. Lel. Chyba tu chodziło o to, żeby ani razu od niego nie oberwać czy coś. Więc odzyskałem swoje życie. Nie wiem, jeżeli ktoś wie, to może mi to w sekcji komentarzy wytłumaczyć, bo serio, akurat z tym nie mam zielonego pojęcia, jak to było z Żakiem, że to była zabawka sprzedawana w Wielkiej Brytanii w jakimś sklepie. Jak, że ona się nazywała tam Żak in Box czy jakoś tak, czy tam... Nie wiem, szczerze, nie pamiętam. Ja wiem, że to kiedyś w oryginalnym Let's Playu mówiłem. W sensie, wiecie, w Let's Playu V1 ze Spyro the Dragon. No i cóż, świat tkaczych marzeń mamy zaliczony na 100%, więc wylatujemy stąd i widzimy się przy baloniście. Tak więc możemy już opuścić świat tkaczych marzeń. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się Dream Weaver spodobał. Mi się bardzo on podobał, więc... Ruszajmy do balonisty. Dobra robota, Spyro. Mam nadzieję, że wiesz, na co się piszesz. Ojczyzna Gnieznośnego to mało zachęcające miejsce. Gotowy do podróży? Oczywiście, że tak. Oj, sorki za ten kaszel. Swoją drogą, jeżeli chodzi o Gnasty's World albo Nexus, to nie ma żadnej japońskiej wersji dla tego świata, o dziwo. A ciekawostki związane z tym światem są takie. W późniejszym demie tutaj leciałaby muzyka z Peacekeepers. W tym świecie nie ma poziomów lotniczych, ponieważ, tak jak wspomniałem, ostatni poziom lotniczy pojawił się w poprzednim świecie.
czyli w Dreamweavers. Jest to pierwszy świat, którego nie możemy od razu zrobić na 100%, ponieważ w głowach smoków są klejnoty, a one się otwierają w momencie, gdy przejdziemy ów poziomy. I leci tutaj muzyka z konfrontacji z Toastim, jak zresztą widzicie i słyszycie. To jest taki w sumie świat trochę fabryczny, można by to powiedzieć. I nie ma tutaj, że tak powiem, żadnych wrogów. Jest to pierwszy świat, który nie posiada czegoś takiego jak wrogowie. Bo jak pamiętacie, w Dreamweavers mieliśmy... W Dreamweavers mieliśmy wrogów jakichkolwiek, a tutaj nie mamy nic praktycznie. Poza szczurami, czyli pasywnymi zwierzątkami, które dają nam przy okazji... Leczą nam Sparksa, aka Iskiera. Delbin! Przecież już się uwolniłem. Jesteś w ojczyźnie gnieznośnego gnorka i to właśnie ty musisz go pokonać. Dawać go! Jestem gotowy! Najpierw dotrzyj do kresu każdego z tutejszych obszarów. Z gnieznośnym zmierzysz się na końcu. Tak jak zresztą widzicie, Spyro nawet wspomniał, że my już ratowaliśmy Delbina. Ale trzeba było go jeszcze raz uratować, ponieważ ci smoki to są po prostu debile. Raz już się... pojedynkowali z Gnastim i zostali zmienieni w kryształowe posągi i teraz znowu popełniają ten sam błąd. Ale dobra, czas na Zatokę Gnorków, pierwszy poziom z szóstego świata. Tu macie japońską nazwę tego poziomu. No i cóż, Gnork Cove ma następujące ciekawostki. Tło tego poziomu to jest rekolor tła z obecnego świata. Jest to jeden z poziomów, gdzie nie trzeba szukać klucza, tylko możemy zniszczyć skrzynki za pomocą metalowych beczek. W późniejszym demie ten poziom nazywa się Twilight Harbor i leciałaby tutaj muzyka z poziomu Alpine Ridge. I co jest ciekawe, to to, że w tym poziomie nie moglibyśmy zrobić 100%, bo jednego klejnotu zawsze by brakowało. Poza tym jest tutaj jeden dodatkowy smok, którego nigdy nie będzie można uratować, dlatego że... powody. Ponieważ jest kryształowy posąg i tyle na tym się kończy. I bardzo was witam serdecznie w Gnork Cove. Lecimy z koksem. Słuchając sobie tego soundtracku już jestem pewien i... mam takie odczucie, że zbliżamy się do końca gry. Po prostu ten soundtrack powoduje coś takiego, że tu już czuć ten koniec gry. Tu już czuć, że tutaj zbliżamy się końca przygodzie. Ej, to trochę zwaliłem sprawę. I mamy tutaj 400 klejnotów do zebrania, więc stosunkowo mniej niż w Dreamweavers, gdzie większość poziomów miała po 500. Poza Lofty Castle. No i dobra. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj coś do tak zniszczenia, czy nie za bardzo? Nie, nie mamy, te beczki se tak o zostały. Tak dla beki w sumie, bo wiecie, beczka, haha, beka. Zapytaj beczkę, Krzysztof Gonciarz. Szkoda, że tak nie można, bo byłoby to ciekawe, gdyby na przykład podpalił TNT będąc na górze, a ten smog by po prostu tak uniósł beczkę z TNT i by się podpalił przy tym. To by było ciekawe. No dobra, uratujmy sobie smoka. Latif! Kontynuuj swoje dzieło, Spyro. Gnieznośny już powinien zacząć się ciebie bać. Na jego miejscu trząsłbym już portkami. Ha, 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 Spyro, ty to jednak jesteś dobry w te klocki. Jesteś bardzo odważny. I za to ci tutaj gratuluję. No i co, możemy w sumie udać się dalej. Ku końcu gry teraz. Trzeba się udać i trzeba zrobić wszystko, by zakończyć tę gierę i tę przygodę. Mimo, że ja tego bardzo nie chcę, no ale wiecie,
chcę pójść też z innymi grami Spyro do przodu. Chcę na przykład zacząć na swoim kanale Spyro 2, chcę w przyszłości zrobić Spyro 3, bo w tym roku nie będę robił Spyro 3 Year of the Dragon z Reignited Trilogy, ponieważ nie mam takiej ochoty na Spyro 3. Mam ochotę na Spyro 1 i Spyro 2, ale na Spyro 3 nie mam wcale ochoty. I to mówię bez żadnych tutaj, żadnego ale, ponieważ nie chcę robić nic na siłę. A robienie czegoś na siłę równa się, że let's play może wyjść do dupy. A z obecnego let's playa z Reignited Trilogy, w ogóle z let's play w tym roku jestem bardzo zadowolony w moim wykonaniu, więc to chyba oznacza, że nie robię ich na wymuszenie, skoro jestem zadowolony. A jak ja czuję z tego powodu zadowolenie, to chyba jest coś dobrego. A myślałem, że podpalę TNT, ale trudno się mówi. Niestety, nie można mieć wszystkiego, ponownie. Wracamy! Zaraz będziemy mieli połowę tutaj klejnotów zebranych. Jeśli chodzi w ogóle o wspomnienia z tym poziomem, to nie pamiętam żadnych niestety, wybaczcie. Nie pamiętam dlatego, że raczej nie miałem z tym poziomem żadnych problemów, ale nie pamiętam dlatego... Wow! Przemilczę to, ok? Pozwólcie, że ja to przemilczę. Takiej kompromitacji dawno nie było. O Jezu, muszę teraz iść w tamte rejony. Uga buga, kurde. Jesteśmy z powrotem na miejscu zbrodni, ponieważ Spyro nie doleciał, bo stwierdził, że w sumie zrobi mi na złość. Dzięki, Spyro. Miałbym teraz tak na dobrą sprawę 54 życia, no ale... Ponownie nie można mieć wszystkiego. Ej, tutaj dwa smoki są tylko do uratowania, lel. Tomasz! Wow, nie sądziłem, że nadejdzie pomoc, zwłaszcza w postaci takiego malucha. To znaczy, zawsze w ciebie wierzyłem, Spyro. I tego się trzymaj. Właśnie, tego się trzymaj, bo inaczej będziesz miał wpierdziele od Spyro. Więc lepiej się trzymaj tej wersji, bo inaczej przyjdę do ciebie i... I będziesz miał przesrane. Tak łagodnie mówiąc. I tu już mamy końcówkę poziomu. Jak widzicie, to mamy portal do domu, a tu mamy tych gnorków, którzy stali na beczkach z TNT. Nie wiem, czy oni po prostu petardy nie ogarnęli, czy o co tutaj chodzi, że stali na beczkach z TNT, ale okej. Tu mamy kluczyka, więc bardzo fajnie. Przyda nam się do skrzynki, która zapewne jest tutaj jakaś... Chociaż nie. Zwaliłem trochę sprawę, bo to chyba była ta skrzynka, która potrzebowała tego... Tego klucza. Tak mi się wydaje przynajmniej. Och, man. Trochę się zapędziłem. A nie, tutaj jest ta skrzynka. No dobra, 352, więc teraz lecimy na Szczecin tutaj. I poziom ukończony w 100%. Nice. Dokładnie tak. Więc lecimy stąd. Nic tu po nas. Zatoka gnorków jest ukończona, więc teraz kurde dajcie mi tutaj kurde uzupełnienie zdrowia
I czas zatem zmierzyć się z innym poziomem. Mianowicie pomarańczową przystanią, która ma swoją też nazwę w oryginale i ten poziom nazywa się właśnie Twilight Harbor. Czyli wiecie, Twilight Harbor i Gnork Cove, czyli ten pierwszy poziom, który robiliśmy przed chwilą i ten poziom są zamienione nazwami w prototypie lub w demie. Więc let's go! Tutaj wam się pojawi japońska nazwa Twilight Harbor i cóż, jest jedna ciekawostka. W prototypie z czerwca 1998 roku poziom ten nazywał się Gnork Cove. Poziom wykorzystywał muzykę ze Stonehill oraz to, że wrogowie atakujący nas nie wydali żadnych odgłosów. Ponadto zbieranie klejnotów jest mocno zgliczowane, biorąc pod uwagę, że zbierając klejnoty liczba zamiast rosnąć maleje. To jest dosyć ciekawy fakt, jeżeli chodzi o wersję demo. I ten poziom jest po prostu piękny. Tu w ogóle nie wiem, czy to jest południe, czy to jest popołudnie, czy to jest taki wieczór, ale piękne jest tutaj tło, pięknie w ogóle pada słońce i naprawdę poziom jest zarąbisty. Za dzieciaka bardzo go lubiłem. Ale szczerze, muzyka tego poziomu jest taka okej. Okay. Nie jest nie wiadomo jak zarąbista, ale jest po prostu okej. Okay. Też zresztą mam to samo z oryginalnym Spyro 1. Że muzyka tego poziomu jest nawet okej, okay, ale nie jest ona nie wiadomo jak, wiecie, zarąbista. O! Tu mamy klejnot. Tu w ogóle jest jedno osiągnięcie, jeżeli chodzi o te koła zębate. Ale ja już mam to za sobą, ponieważ ja mam splatynowanego Spyro Reignited, tak samo jak Ancient Trilogy i Crasha. Więc no. Więc tego akurat nie muszę robić. A splatynowałem to, kiedy robiłem live'y, kiedy Spyro Reignited Trilogy wyszło. Więc jeżeli ktoś chce bardzo sięgnąć, jeżeli chodzi o historię z tymi zapisami z live'ów, to śmiało może to zrobić. 55! Nice! Kosmos! Dziękuję za uratowanie mnie! No kurde, gościu, mielibyśmy ciebie nie ratować? W sumie czasami niektórych smoków z chęcią bym zostawił tam zamkniętych, bo... No bądźmy sobie szczerzy! Zaatakowali znowu Gnorka na własne życzenie i znowu zostali zamienieni w ten kryształ, więc zrobili to celowo. A ratowanie po raz kolejny tych smoków to troszeczkę jest taka... To jest to tak jakby Spyro pracował po godzinach. I to za darmo jeszcze. Zero wdzięczności, nic, tylko takie dzięki za uwolnienie i tyle. Leniwe skurczybyki jedne. Powinniście teraz całować Spyro po rogach i po czym tam byście jeszcze chcieli całować go. Serio. A nie tylko dzięki za uwolnienie mnie. Co z tego, że zwaliłem sprawę, ale dzięki, że poświęciłeś znowu swoje godziny, które mogłeś spędzić na tym, żebyś już mógł pokonać Gnastiego Gnorka. Kletus! Uważaj na czerwonych komandosów, Spyro. Lepiej niech oni na mnie uważają. No i to jest dokładnie jeden z najlepszych komentarzy. Plus jeszcze ważna sprawa to, że zapomniałem, że on się nazywa Kletus, a nie Kletus. Wiecie, Kletus Cassidy, ten koleś ze Spidermana, który przeistoczył się w Carnage'a. Symbioda, który wszedł w jego krew i stał się czerwony. No specjalnie się tutaj dostałem, bo jak widzicie mamy tutaj klejnoty plus chyba tu jeszcze życie będzie. O ile dobrze pamiętam. Dokładnie. A tutaj już nic nie ma. Zawsze miałem takie skojarzenie, że w tym poziomie będą trzy skrzynki z życiem. W sensie, że tak obok siebie, tak jak to było ze słoiczkami w Spyro 2. W jednym z poziomów. Gdzie był soundtrack. Oh no! Co się wiecie, wokal. Oh no! Chyba już kojarzycie, o jaki poziom mi chodzi.
218 to jest jeszcze mało, ponieważ biorąc pod uwagę, że całościowo klejnotów mamy mieć 400, więc musimy udać się w takim razie dalej, ponieważ tam będą na nas klejnoty czekać. Od tych oto ziomków, kurde. Poziomków. A którzy są na hita, więc tam walić ich. O, co my tu mamy? Gościa, który chciał się w tego. Nie wiem, to ci gnorkowie mają troszeczkę taki... Oni kogoś chyba cosplayują, bo mi się wydaje, że skądś znam podobny strój, którzy mają. W sensie tych gnorków, którzy mają teraz na sobie ten strój. Ten, wiecie, podkoszulek, karabin. Z jakąś postacią mi się to kojarzy. Nie wiem, czego to jest cosplay lub kogo. Ale, kurde... Dobre takie. I tutaj na livestreamie failowałem jak najęty, że tak powiem. I zapomniałem jakichś klejnotów i nie wiem czemu ten poziom jest właśnie definicją tego, że zawsze tu gdzieś klejnoty zgubię. Ach, Sparks, idziemy szukać. A wiecie co jest najgorsze, że tutaj jak owalę sobie te klejnoty, w sensie w ogóle nie będę ich zdobywał, to na dobrą sprawę nie będę miał 100% i będzie dupa. No powiem wam szczerze, że mam tutaj teraz pustkę w głowie, biorąc pod uwagę, że nie wiem gdzie mogłem zgubić te klejnoty. Tam są! Tam się coś świeci, widziałem! Proszę bardzo, tutaj one były. Nie wiem jakim cudem mogłem je pominąć, ale okej, powiedzmy, że tak to miało wyglądać. A teraz nadszedł czas na wyjście z tego poziomu i zmierzenie się z Gnastim Norkiem i zaliczeniem bonusowego poziomu. Więc już bardzo nam mało zostało. Nic tu po nas. A więc wróciliśmy do naszego świata. Jej! Więc teraz myślę, że nie pozostało nam nic innego jak kryjówka gnieznośnego gnorka.